idziemy właśnie z Kubą po kiełbasę wyborczą, ale nie taką kiełbaskę za darmo, moi drodzy, ponieważ my z Kubą oraz każdy z Was, który to ogląda, dołożył się do tej kiełbasy i wsadził swoje 3 grosze. Dzisiaj takie dymy na landskoruńskim rynku, sami zobaczcie, zaczynamy. Ale co mnie pan wyrzuci? Nie wyrzuci, ja nie muszę mieć pana zgody, żeby tu wchodzić. Nie muszę pan. Dzień dobry panie moje. No jest to jest piknik Ministerstwa Polityki Socjalnej i Sportu, więc w porozumieniu z wojewodą umieściliśmy ten piknik właśnie w Landskronie i w Styszowie, 2 w powiecie wadowickim. No więc pani też nie wyszła? Nie, żadnego z pan nie śmiałabym. Dzień dobry państwu, witamy państwa na pikniku 800+. Wicewojewoda Małopolski pan Mateusz Małodziński, poseł Władysław Kurowski, poseł Filip Kaczyński, poseł Marek Polak, pan Krzysztof Cichon, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wadowicach, Piotr Hajnusz, przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach i wójt gminy Landskorona pan Tadeusz Łopata. Piękny dzień na landskorońskim rynku, piękna uroczystość, piknik rodzinny, rodzina 800+. Ten piknik, to miasteczko, te wszystkie dmuchańce, zabawy, atrakcje, to wszystko jest, szanowni państwo, szanowne rodziny, dla was. Ale już nie mówmy o pieniądzach. Jest też strefa gastro, szanowni państwo, i to wszystko dla państwa, za nic nie musicie płacić. Cieszmy się, bądźmy razem. O zabranie głosu proszę pana posła Władysława Kurowskiego. W tym pięknym miejscu właśnie chcemy podkreślić tą ważność i wagę rodziny. Bardzo dziękuję panie pośle. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Filipa Kaczyńskiego. Rodzina stała się niejako fundamentem naszych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję panie pośle. Teraz poproszę o zabranie głosu pana posła Marka Polaka. Sejm na pierwszym lipcowym posiedzeniu przyjął ustawę zmieniającą wysokość tego świadczenia z 500 do 800 zł miesięcznie, która ta ustawa ma wejść już w styczniu 2024 roku. Tadeusz Łopata, którego zapraszam do zabrania głosu. Nie ma gdzie parkować, nie ma gdzie chodzić, bo taka jest ciasnota. I tu jestem wdzięczny za to, tu wdzięczny jestem opatrzności, że tak to sprawiło. Jednak świeci dobra gwiazda nad gminą Landskorona, że dopuściła do tego i doprowadziła do tego, że jest taka piękna pogoda. W 15 roku wygrały wybory Zjednoczona Prawica i od tego czasu mogę powiedzieć, dopiero się zaczęły moje rządy i prowadzenie tej gminy Landskorona. Ponieważ w 15 roku, powiem to oficjalnie, kiedy się udałem do marszałka czy do wojewody, ręki mi nie podali, bo byłem z obcej opcji. Bo byłem z tej opcji przeciwnej, która dzisiaj w nocy mi oblepiła całą Landskoronę i wszystkie ulice. Bo chciała zbojkotować ten przepiękny piknik. Ale tutaj, jeżeli jestem przy głosie, to apeluję o tego wykonawcy, tego pomysłodawcy, tych arkuszy, tych, co rozwiesili. Naprawdę, to nie jest moja kampania wyborcza, ale jeżeli będę prowadził w przyszłym roku, zapraszam go i zatrudnię go na wysokich zarobkach, ponieważ świetny pomysł na tej broszurce jest. Kiedy mężczyzna trzyma łopatę w ręce i sprząta fekalia. Posprzątane zostało przez służby, policja prowadzi dochodzenie. Opozycja próbuje storpedować. Dlaczego ich tutaj nie ma? Dlaczego nie przyjdą do mnie do biura? Proszę państwa, panie wojewodo, muszę się wypowiedzieć, wiem, że czekacie, ale to jest boli. To jest boli, to jest sprawy. Nie czekamy, my możemy, panie wójcie, poczekać. Czekają rodziny z dziećmi. Czekają, ale one nie są tutaj. Panie wójcie, one są tutaj najważniejsze. Szanowni państwo, dodatkowo jeszcze chciałbym tutaj powiedzieć, że pomimo tych wszystkich atrakcji, dmuchańców, animacji dla dzieci, są z nami też służby. Jest z nami Straż Pożarna z OSP, których serdecznie witamy. Jest z nami policja, jest inspekcja transportu drogowego dla tych starszych dzieci. Brawo! Brawo!
Bardzo dziękuję, panie wójcie. Szanowni państwo, dzisiejszy piknik potrwa do godziny 18. Dziękuję gościom za udział w konferencji prasowej i zapraszam do wspólnej zabawy. Pan Łopata mówił tutaj na scenie, że nie ma opozycji, a jednak jest z nami opozycja. Oczywiście jest opozycja. Przyjechaliśmy tutaj z panem posłem Sową i z kilkoma znajomymi, z ludźmi ze sztabu wyborczego. No jeszcze nie wyborczego, bo jeszcze wiadomo, wybory nie wystartowały, ale przyjechaliśmy tu z panem posłem posłuchać, zobaczyć, tym bardziej, że pan poseł głosował za podniesieniem z 500 zł do 800, z tym, no, ale też przede wszystkim głosował za poprawką, żeby już polskie dzieci mogły w czerwcu wyjechać na wakacje. Wprawdzie to dopiero przeszła, ta poprawka nie przeszła, no bo podejrzewam, że może być problem z pieniędzmi, że to jest tylko tak z góry, bo PiS wie, że przegra te wybory. Tylko odnośnie tego, co pan mówił na scenie, bo nie pozwolono panu dokończyć, tutaj chodzi o całą sytuację, gdzie opozycja walczy z panem? Jak to wygląda? Tak. Co to są za ludzie? Są ujawnieni ludzie, którzy, to jest PO, bo się przypisali do pana Mlaka, do pana Sowy, sprowadzają ich tutaj, są tutaj. Są. Jest pan Marcin Cora, który się zadeklarował, że jest z PO, jest pani Hietkowska, pani Łukasiewicz. Są te osoby, to są oficjalne osoby, radna, jeden radny, drugi radny. A pan wojewoda przerwał panu wypowiedź i tam pana chyba zrugał mocno na scenie. Tak, ale nieważne. Tego nie powiem, to jest moja sprawa. Dowiedziałam się o tym, że jest spotkanie, dowiedziałam się, że tutaj przyjeżdża pan Sobach. Chciałam go osobiście poznać. No i chciałam być razem z tymi ludźmi. Pani jest z Lanskorony? Nie, ja jestem z Andrychowa. Czy jest coś w ogóle takiego jak za darmo? No właśnie, proszę pana, to jest chyba najgorsza rzecz, że ludzie tego nie rozumieją, że tutaj się wszyscy złożyli na to, że to jest z ich podatków. Panie pośle, trochę się pan spóźnił, bo nie był pan świadkiem fascynujących wydarzeń na scenie, kiedy to wojewoda rugał ostro wójta Tadeusza Łopatę za jakąś chyba tutaj prywatę, za próbę poszukiwania złoczyńców, którzy tutaj oblepiają rynek Lanskoroński przed takimi wydarzeniami jak dzisiaj. No to jestem zaskoczony, bo myśmy celowo tutaj przyszli pół godziny później, żeby mogli w swoim gronie, tak jak sobie to planowali, rozpocząć to wydarzenie. Nie chcieliście zaburzać. Nie chcieliśmy nadmiernie denerwować pana wójta, bo wiemy, jakie on ma alergiczne reakcje na moją obecność w Lanskoronie. Zresztą za każdym razem, jak tutaj się pojawiam, trudno mu zapanować nad emocjami. Chciałem, żeby przynajmniej te parę słów, które miał do mieszkańców dzisiaj skierować, mógł to wygłosić na spokoju, ale my nie przyjechaliśmy tu przecież dla wójta Łopaty. Wszyscy wiemy, kim jest. Jak się zachowuje, nam zależy na tym, aby były odbyć rozmowy z mieszkańcami powiatu wadowickiego, Lanskorony. Porozmawiamy z ludźmi, przekażemy też im poza moją gazetką bardzo ważną informację. To chętnie wyborcy PiS-u biorą. PiS równa się drożyzna. To jest po prostu efekt tak polityki rządu i Narodowego Banku Polskiego, prezesa Glapińskiego na przestrzeni ostatnich lat. Warto, żeby ona trafiła do wszystkich. Mam też tutaj gazetkę Polska to jest przyszłość. Są też tutaj elementy naszego programu wyborczego, zwłaszcza tej kwoty wolnej od podatku 6 tysięcy, czy de facto dla większości Polek, Polaków zniesienie opodatkowania od pracy, bo praca musi się opłacać, praca musi być źródłem naszego bogactwa, ale też mówię bardzo wyraźnie dość okradaniu Polski, bo akurat ta ekipa skoro nie chyba coś na ten temat wiedzą. Dziękuję. Proszę pana, oczywiście, a Tusk wam mieszkania wybudował, pan dobrze wie, domy wybudował on w 2011 roku po usuwisku. Które ja w 15 roku poprawiałem wszystkie. Za darmo dostaliście domy dla mieszkańców, niech się pan spyta mieszkańców. Dobrze wie pan, bo byłem koordynatorem. I dostał, dostaliście wszystko w przeciągu 2 tygodni, 100% pomoc od Tuska. Był pan tu na miejscu, zobowiązał się i wybudował pana, domy. Pan mi do dzisiaj nie odpowiedział na panie marszałku i posłu, też powiedziałem, panie Sobo.
że wie pan, co jest pan sobą. Chce pan drugi raz tam wyjść? Ale co mnie pan wyrzuci? Nie wyrzuci, ja nie muszę mieć pana zgody, żeby tu wchodzić. Nie muszę pan. Dzień dobry, panie wojewodo. Tylko bardzo nieładnie. Tutaj mamy swoje gadżety, więc będziemy rozdawali spokojnie. Gdybyście już ludziom wypłacali 800, to bym brał. To bym brał, a wy mówicie, że dopiero będzie. Tak jak jeszcze wypłacania pieniądze, ja płacę. To czy w dobrego. Dzień dobry. Czy mogę pani zostawić moją gazetkę? Bardzo proszę. Bardzo proszę. Oczywiście mam dla pani gazetkę, też taką plotkę. Bardzo proszę, chwileczkę może. Gdzie? A dlaczego pan nie podał ręki panu posłowi? Bo w 15 roku ja zostałem tutaj wójtem, proszę pana, pojechałem do marszałka Sowy, do wojewody Millera i mnie wyprosili, proszę pana, jako wójta już. I mi wtedy ręki nie podali przez do wyborów tych rządów obecnych. Dlatego ja tym szmatławcom nie podam ręki nigdy w życiu. Czyli to przez stare zażyłości jakieś? Nie zażyłości! Jest to konflikt. A kto mi to dzisiaj obwiesił całą gminę? Kto mi obwiesił? Myśli pan, że to jest sprawa posła Sowy? Oczywiście to jest PO. Przecież proszę pana, czy to pisowcy by mi to obkleili? Chyba pan sobie nie zdaje sprawy. Ja w 18 roku startowałem, w 14 roku startowałem. Nikt PO-wców nie obrzucał. Czy obrzucał ktoś? Czyli mieszkańcy wybierali pana tak często, że chcą pana, jest pan. Oczywiście, że chcą. Oczywiście. Ja tu jestem gospodarzem. I chcą mnie. Dobrze, ale jako gospodarz, czy nie powinien pan podejść do posła Sowy jak do gościa, zaprosić go i tak dalej, a nie wyrzucać? W życiu do pana posła nie podam ręki, panu posłu. On jako marszałek jeszcze był i też byłem w interpelacji, do dzisiejszego dnia mi nie odpowiedział. Z 13 roku, proszę pana. Ja z panem posłem Sową nie chcę rozmawiać.